Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Niewiasty pospiesznie oddaliły się od grobu. W jakimś okresie życia zajmowanie się grobem, tym, co przegrane w moim życiu, jest stratą czasu. Oddalić się od tego, co jest moim grobem, to odejść od rozpamiętywania spraw, które zatrzymują, które zniechęcają. Są wieści, które radują i niosą ponad szarością codziennych powikłań. I są takie doświadczenia, które dołują, odbierają nam chęć życia. W kobietach, które przyszły do grobu po rozmowie z aniołem, zrodziła się zarówno bojaźń, jak i wielka radość. Rozmowa z kimś, kto powie mi prawdę o mojej sytuacji, kto wyjaśni przyczyny smutku, kto rzuci nowe światło na moje zagubienie, sprowadza bojaźń, ale i powiew radości. Już nie lęk, nie strach, lecz bojaźń, która jest początkiem mądrości. Lęk człowieka może przemienić się w bojaźń Bożą, w podziw i szacunek dla Boga, zachwyt nad Jego pełnym tajemnicy i mocy działaniem. Jezus posyła kobiety do swoich uczniów. Były odważniejsze od mężczyzn. Kto może być posłany przez Chrystusa? Ten, komu w życiu wiele spraw ważnych się zawaliło. Kto popadł nie jeden raz w zniechęcenie, a inni mu w tym towarzyszyli i pomagali. Kto wiele stracił z uroków tego życia. Kto może być posłanym i głoszącym słowo Pana? Ten, który patrząc na Jezusa, nie widział w nim żyjącego, lecz umarłego. Kto wątpił, ale i płakał. Powracając do jedności z braćmi, powracał do wieczernika, szukając Pana. Posłanym może być ten, kto chce odejść od rozpamiętywania nad śmiercią w stronę wiary w życie, który uczy się, patrząc na swoją śmierć, tracenie i niepoddawanie się zwątpieniu. Ze śmierci rodzi się życie. W taki sposób na tym świecie rodzą się w bólach ci, na których świat czeka z utęsknieniem, a Biblia nazywa ich synami Bożymi. Bardzo często na ruinach swojej przeszłości, mocą wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, oddają życie ci, o których inni mówią, że niepotrzebnie je stracili. Okazuje się, że świadek to człowiek, który traci swoje życie dla tego, co widział i słyszał, w imię tego, w którym się odnalazł.